zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak się buduje socjalizm w Ameryce? No do rządu, do ministerstw wybiera się swoich kolesi partyjnych. Jak się niszczy kapitalizm w Ameryce? No wybiera się ludzi, którzy nienawidzą kapitalizmu, no i nigdy nie byli w prywatnej inicjatywie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Trzeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No w partii Partia Demokratyczna, Partia Demokratów, no to w zasadzie już nie jest Partia Demokratów, to jest Partia Socjalistów, to jest Partia Komunistów, to jest Partia Lewaków, to nie jest ta Partia Demokratów z lat 60., 70., tego z Kennedy'ego i tak dalej. No i socjaliści, jak to socjaliści, oni się po prostu odłączają. Odłączają od prywatnej inicjatywy, od prywatnego biznesu, od normalnego kraju, gdzie jest rynek, gdzie jest wolny rynek, gdzie jest jakaś konkurencja, gdzie główną zasadą jest to, żeby zarabiać, żeby przez ten zarobek mogła być konkurencja, żeby ludzie mogli produkować taniej, kupować taniej, kupować lepiej i tak dalej, i tak dalej. To jest normalny taki wolny rynek, powoduje to, że każdy chce zarobić i ten, który jest najbardziej taki operatywny, sprytny czy pomysłowy, no to osiąga zyski. No i to jest ta połowa tego społeczeństwa w każdym kraju. Druga połowa, no to jest ta połowa, która się martwi o tym, że inni ludzie mają pieniądze. No Margaret Thatcher, no to powiedziała, że socjalizm jest bardzo dobry do momentu, kiedy zaczyna brakować cudzych pieniędzy. No ale to nie musiała być Margaret Thatcher. Każdy normalny człowiek to rozumie. No i teraz ten trend taki, że w ogóle ludzie, którzy decydują o Ameryce, która 200 lat miała ten wolny rynek, no to w administracji Bidena takich ludzi w ogóle nie ma. Oni w ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje. No i ludzie normalni badają i między innymi jest taka komitet do wypuszczenia, do rozpętania dobrobytu w Ameryce, do wypuszczenia do dobrobytu z kajdan, no bo teraz to są zakładane kajdany. Te wszystkie regulacje, ograniczenia, te wszystkie sprawy, które ludzie nie wybrani, tak, no bo demokracja ma polegać na tym, że się wybiera, głosuje się, jest demokracja reprezentatywna, ci ludzie jakoś mają reprezentować tych na dole, no nie, a to się okazuje, że po prostu przychodzą namaszczeni, no i oni mówią, że ci nieumyci chłopi mają robić to, co mają robić, ci niewolnicy mają robić to, co mają robić, no i właśnie ta komitet do wolnego dobrobytu, do dużego dobrobytu zrobił taką listę. Dwóch ludzi, Stephen Moore i John Decker, oni sprawdzili 68 osób na pozycjach władzy wykonawczej, no i z całej tej administracji Bidena, także popatrzyli na tych, którzy no, kształtują tą Amerykę, kształtują ten rynek, kształtują całą tą sytuację ekonomiczną. Między innymi minister skarbu Janet Yellen, która jest tam specjalną asystentką do polityki ekonomicznej. No i jak popatrzyli, no to tam średnio w administracji Bidena te 68 ludzi z tej władzy wykonawczej, no to średnio ma to tylko doświadczenie jest około 2 lata, 3 miesiące. Tak? Także praktycznie nie mają żadnego doświadczenia. Także 25-28-letni młody człowiek, który pracuje na Wall Street, ma dużo więcej doświadczenia niż ci na około Białego Domu.
Dwie trzecie wszystkiej tej władzy wykonawczej, no to w zasadzie nie ma żadnego doświadczenia z inicjatywy prywatnej, z kapitalizmu, z wolnego rynku. W administracji Bidena 13%, średnio ludzie w administracji Bidena, no to mieli 13 lat doświadczenia. Także 2 lata pod Bidenem, 13 lat przy Trumpie. Także to widać, który prezydent po prostu jest za partyjnactwem, za kolesiami. No bo za Bidena, no to w zasadzie w ministerstwach są kolesie. To są kolesie partyjni. W ministerstwach Trumpa, no to byli fachowcy, którzy robili coś w życiu, zarabiali, tworzyli miejsca pracy, płacili podatki federalne, płacili pensje, płacili za ubezpieczenia medyczne i to wszystko się kręci, tak? Człowiek, który ma jakieś pojęcie i później rządzi krajem, no to musi wiedzieć, co się dzieje. To jest, jak się popatrzy na Kamalę Harris i na Bidena, no to oni spędzili, Biden poszedł do polityki, kiedy miał 26 lat. Miał 26 lat, 27 lat, poszedł do polityki, zaczął krzyczeć, że 62-latek to już jest staruszek i teraz jest czas dla młodych. On teraz ma pod 80 i ciągle jest w polityce łachudra. Już w ogóle nie wie, co mówi. Do Izraela pojechał, no to tam, żeby wojny z tym Iranem przez te jego wpadki i gafy nie było. Kamala Harris tak samo. Kamala Harris, wiceprezydent, ona dostała się do polityki przez to, że rozkraczała się dla gubernatora w Kalifornii. No makabryczna postać, karierowiczka kompletna. No i tacy ludzie rządzą w Ameryce. No ci autorzy tego komitetu do oswobodzenia do dobrobytu, no to również zauważyli, że większość tych ludzi w tej władzy wykonawczej, no to są to ludzie 20 osób, no to kariery zrobiły w prawie, czyli prawnicy, zawodowi prawnicy, którzy skażą z reguły wielkie biznesy. 21 osób, no to zawodowi politycy i zawodowi urzędnicy państwowi. 12 osób, no to z uniwersytetów, z koledzy, także to jest 5 osób, no to tylko było 5 osób, które miały tam jakieś doświadczenie w inwestycjach dużego ryzyka i ogólnie w inwestycjach, tak? Także to ludzie po prostu, którzy nie mają pojęcia, jak wolny rynek działa, no i oni można powiedzieć, rządzą całą Ameryką. Są parę takich wyjątków. Sekretarz handlu Gina Raimondo, no to ona była, inwestowała w tych z dużym ryzykiem, no to ją wzięli do tego. No wzięli również Indianina Deb Haaland, no to on został wybrany jako sekretarza do spraw Indian, no ale on doświadczenie biznesowe, no to miał takie, że w Nowym Meksyku prowadził kasyno. W Ameryce kasyna zasadniczo rzecz biorąc, no to są tylko na ziemiach indiańskich. To jest taka bardzo ciekawa sprawa, bo w latach tak 1980-90 no ktoś zaczął studiować te rezerwaty indiańskie, te wszystkie ziemie oddane Indianom. No i tam się okazało, że oni w zasadzie mogą prowadzić swoją gospodarkę, ekonomię i tak dalej. Także teraz w wielu stanach zbiera się grupka, mówi, że są Indianami, mówią, że ta ziemia do nich należy, bardzo często wymuszają na stanie, żeby stan oddał im ileś tam hektarów, no i później jak już ta ziemia jest indiańska, należy do Indian, do plemienia, no ta pierwsza grupka, która się składa, no to jest tam 50, 100, 200 osób, że są potomkowie, no i później
już nie ma, nie ma wstępu i jak mają papiery, że są Indianami, to otwierają kasyna, no i wtedy się robią, zarabiają ciężkie miliony, no ale dzielą dla tych 50. Później tam już czy DNA, czy to już nie ma znaczenia, tam ciężko się dostać do tej kliki. No tak, także jest złodziejstwo na naszych oczach, hochsztaplerstwo na naszych oczach, no ale właśnie ten Deb Haaland prowadził takie kasyno w tym Nowym Meksyku na ziemiach plemienia. Nie wiem, czy to był tam, gdzie był Winnetu i Apanachi, czy jak coś inni, Comanche, czy Czarne Stopy. No ale tak to mniej więcej wygląda. Wzięli, zrobili z Indianina ministra do spraw do Indian, bo prowadził kasyno. No jak się tak popatrzy, no to tak szczerze to człowiek się zastanawia, jak to jest możliwe, żeby administracja Bidena i cała ta polityka, którą oni prowadzą, drukowali te pieniądze, dawali te pieniądze, żeby ludzie nie pracowali. No ale to wszystko pokazuje, że ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia, jak działa biznes. Oni wszyscy to jest banda jakichś idiotów, którzy od roku drukowali pieniądze na potęgę, wszyscy rozdawali pieniądze na potęgę, wszyscy krzyczeli, że będzie potężna inflacja. No jest potężna inflacja, największa od 50 lat, od lat 1970, jest około 9,5%. Najgorsze jest to, że jest dużo większa, bo jak się popatrzy na cenę benzyny, no to jest 50%, na cenę jedzenia, to tam mięso, nie mięso, no to też jest 20, 30, 40%, wszystko jest droższe, tyle tylko, że w Ameryce do ceny inflacji się nie wlicza ani ceny energii, ani ceny jedzenia. Także, że inflacja amerykańska, kiedy jest mówiona, no to nie ma nic wspólnego z tym, że się płaci powiedzmy dwa razy więcej na stacji benzynowej, albo dwa razy więcej w sklepie. No i oni właśnie do tego doprowadzili. Ministerstwo Pracy. Ministerstwo Pracy, banda oszołomów doszła do wniosku, że wszyscy ci kontraktorzy, no w Polsce to nazywają kontrakty na śmieciówkach. Te wszystkie śmieciówki to też walczą z tymi, no ale dużo ludzi w Ameryce lubi pracować na kontraktach, no bo ma większe stawki godzinowe. No jeżeli są obrotni, no to w zasadzie można powiedzieć pracują na akord, czyli ile wypracują, to zarobią. I oni chcą być niezależnymi kontraktorami. Dużo nie chce, no ale kwalifikowanie ich jako normalnych pracowników i zmuszanie pewnych kompanii, żeby zatrudniała ich jako pracowników, no to nie kończy się dobrze. No, firmy, które chcą mieć pracowników, no to będą miały, no ale firmy, które mają kontraktorów na akord, na tego rodzaju rzeczy, no to chyba jest lepiej. Sekretarz służby zdrowia Javier Becerra w ogóle nie ma pojęcia o służbie zdrowia, nie ma pojęcia o medycynie. Minister transportu Pete Buttigieg, no to on został ministrem transportu tylko dlatego, że ma męża. Pete Buttigieg ma męża, teraz był na macierzyńskim, cały ten bałagan z tymi przewożeniem towaru, no to on był na macierzyńskim i kompletnie załatwił. Także był po linii partyjnej, po linii politycznej, po linii homoseksualnej. Także to w ten sposób w Ameryce ludzie byli wrzucani do rządu. Jeden deputowany sekretarz skarbu, no to spędził praktycznie rzecz biorąc całe życie w polityce i w rządzie. Nie ma ludzi, którzy się znają na biznesie, nie ma ludzi, którzy rozumieją wolny rynek.
Także, że brak zrozumienia zysku, brak zrozumienia pensji, brak zrozumienia, można powiedzieć, konkurencji, no to w oczach socjalistów, no to wygląda na to, że to jest cnota. W oczach socjalistów to wygląda, że to jest właśnie bardzo potrzebne, że nowoczesny rząd potrzebuje takich ludzi, no i że potrzebuje tą siłę i tą moc do tego, żeby regulować i karać prywatne biznesy za to, że prywatne biznesy robią pieniądze. Prezydent może nominować kogo chce, prezydent może nominować każdego, kto mu odpowiada, no ale jednak rezultaty z tej ignorancji w biznesie, no to pokazuje to, że to po prostu jest banda ignorantów we wszystkim. No Biały Dom, cała ta administracja Bidena, no to jest jeden wstyd i szyf kiła i mogiła. Poparcie dla Bidena jest no zero wśród Republikanów, czyli 50%, połowa wśród Demokratów, czyli 25%, czyli Biden teraz ma poparcie połowę swojej partii. Połowę swojej partii, tak, także będzie bardzo, nastąpią duże zmiany. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. Widzicie, co się stało w Sri Lance, czyli ten dawny Ceylon. Widzicie, co się dzieje w Ameryce. No wiecie, co się stało w PRL-u. Wiecie, co się dzieje w Wenezueli. To wszystko jest do przewidzenia. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że widzicie wszystko naokoło. Widzicie tą benzynę, widzicie jedzenie, widzicie jego głupotę, jego gafy, widzicie wszystkie ten wstyd, hańba i bezczelność administracji Bidena. Zdrowia dla normalnych.